Cześć, witajcie. Zapraszam Was na długo wyczekiwaną recenzję Honora Magic 6 Pro. Ten smartfon to, mimo eleganckiego, klasycznego wyglądu, prawdziwy twardziel. O tym, ile jest w stanie wytrzymać, opowiadałem już w oddzielnym filmie, do którego obejrzenia serdecznie Was zapraszam. A teraz przejdźmy już do moich wrażeń z użytkowania Honora Magic 6 Pro. Ten telefon to prawdziwy sztos, ale po kolei. Na początek dwa słowa o zestawie i to dosłownie dwa, bo w komplecie oczywiście nie ma ładowarki. Jest tylko igiełka do otwierania gniazda i przewodzik USB, zatem zestawem już się zajmować nie będziemy, ale posłuchajcie, co mam do opowiedzenia Wam o tym jakże efektownie prezentującym się smartfonie. Stylizację tego smartfonu można naprawdę polubić. Jest oryginalna, oczywiście oryginalniejsza zdecydowanie jest ta wersja zielona wykończona tworzywem, które przy okazji jest praktyczniejsze niż matowe szkiełko w wersji ciemniejszej. Oczywiście wszystko jest kwestią gustu, nie każdy polubi kształt oprawki aparatu fotograficznego, bowiem faktycznie jest nietypowa. Niemniej dodaje temu smartfonowi szyku, no i zdecydowanie wyróżnia się w tłumie. Wykończenie jest na miarę klasy premium. Mamy metalową ramkę, mamy też zakrzywiony ze wszystkich czterech stron wyświetlacz pokryty filmowym szkiełkiem. Jak ono jest wytrzymałe? Możecie obejrzeć film, o którym już wcześniej wspominałem. Rzeczywiście ten telefon wytrzymuje znacznie więcej niż sugeruje to jego wygląd. Jeżeli chodzi o ergonomię, żadnych zastrzeżeń nie mam. Wszystko jest na swoim miejscu i korzystanie z tego smartfona, pomimo jego dosyć jednak dużych wymiarów, jest raczej wygodne. Pod wyświetlaczem znajduje się całkiem dobrze działający czytnik linii papilarnych, ale wcale nie musimy do niego sięgać, bowiem mamy tutaj zaawansowane rozpoznawanie twarzy w 3D, czyli to bezpieczniejsze i tu już można z tego korzystać jako głównego systemu zabezpieczeń. A sam wyświetlacz również jest znakomity. To matryca OLED LTPO o rozmiarze 6,8 cala i trochę nietypowej rozdzielczości 2800x1280 pikseli, czyli takiego niepełnego QHD. Mamy też odświeżanie do 120 Hz, a szczytowa punktowa jasność, jaką podaje producent, to 5000 nitów. A ja Wam tylko powiem, że w słoneczne dni ten wyświetlacz spisuje się doskonale, a i w ciemności nie przysporzy nas o ból oczu. Mamy tu wsparcie dla HDR-u i Dolby Vision i warto też wspomnieć o przyciemnianiu sterowanym z bardzo wysoką częstotliwością 3240 Hz, co również redukuje niepożądane migotanie i, tak jak powiedziałem, jest przyjazne dla oczu. Jeżeli chodzi o prezentację kolorów, jest po prostu perfekcyjna, ale naturalnie mamy tutaj też możliwość dostosowania balansu bieli do naszych oczekiwań i dwa tryby kolorów. Standardowy oraz wyrazisty. Ja korzystałem z tego drugiego, bo po prostu ekran efektowniej wyglądał. Na ekranie mamy również bardzo fajny Always On Display. Nie dość, że działa tak, jak powinien działać, to jeszcze możemy go używać w trybie poziomym w stylu zegara. Skoro już zacząłem mówić trochę o interfejsie, to pociągnijmy temat. Mamy tu świeżego Androida 14 z interfejsem Magic OS wersji 8.0 i nakładka ta bardzo przypomina tą, którą znamy ze smartfonów Huawei, czyli EMUI. Jest tu sporo dobra, jest tu kolorowo. Z rzeczy fajnych mamy możliwość tworzenia dużych folderów na pulpicie, co zdecydowanie ułatwia nam pogrupowanie aplikacji, jeżeli mamy ich w telefonie dużo. No a jednak jest to telefon, który zachęca do posiadania większej liczby aplikacji i do korzystania z nich. Zastosowano tutaj też ciekawą funkcję magiczny portal, która ma, działając oczywiście w oparciu o AI, jak zwykle, ma nam ułatwiać korzystanie z telefonu, chociażby poprzez przerzucanie tekstów czy grafik z jednej aplikacji do drugiej prostym gestem przyciągnięcia palca. I powiem Wam szczerze, że w ogólnym zarysie wygląda to ciekawie, zapowiadało się fajnie, ale szczerze mówiąc na co dzień nie korzystałem z tego, bo się okazało, że ten gest czasem działa, czasem nie. Nie wszystkie aplikacje są tutaj wspierane, a i moje stare, dawne nawyki wyuczone przez lata też tutaj na pewno miały jakieś znaczenie i po prostu po jakimś czasie ja sobie ten magiczny portal cały odpuściłem. Padły słowa o podobieństwie tej nakładki do nakładki stosowanej przez Huawei, ale spokojnie. Tutaj pełny pakiet Google'a jest i wszystko działa tak jak należy, jak w zwyczajnym telefonie z Androidem, nie tym objętym amerykańskimi sankcjami, no bo przecież Honor to jest już zupełnie inna firma i jej sankcji nie dotyczą. W interfejsie przemycono również opcję sterowania za pomocą gestów i na przykład machając ręką przed smartfonem możemy sobie przewijać tekst, zrobić zrzut ekranu zaciskając pięść albo wrócić na poprzednią stronę przesuwając płasko ręką w bok ekranu. I to akurat już działa całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o aktualizację, producent obiecuje 5 dużych update'ów systemu, no i patrząc na to, jak często ten telefon dostaje poprawki zabezpieczeń, myślę, że można tutaj Honorowi zaufać. Interfejs ogólnie oceniam pozytywnie, aczkolwiek musicie pamiętać, że jest to nakładka raczej z tych bogatszych, obficiej zaopatrzonych w dodatki. Zatem jeżeli lubicie czystego Androida, to akurat nie jest telefon dla Was, ale ci, którzy lubią się smartfonem pobawić, szczególnie przy pierwszej konfiguracji, będą tutaj oczarowani.
oczarowani. I tak jak smartfon oczarował mnie swym wyświetlaczem, swą wytrzymałością, również oczarował mnie swym dźwiękiem. Dźwięk jak na smartfon, oczywiście mamy tu głośniki stereo, jest naprawdę bardzo fajny. Nawet pojawia się odrobinka basu, który niestety przy wyższych poziomach głośności zaczyna już nieprzyjemnie charczeć, wibrować w obudowie. Niemniej, jeżeli słuchamy na przyzwoitym poziomie głośności, brzmienie jest naprawdę bardzo fajne i nawet powiem Wam szczerze, że da się z tego muzyczki posłuchać, co jest rzadkością w przypadku smartfona. Co ciekawe, nie ma tutaj Dolby Atmos, ale akurat ja za tym nie tęskniłem, bo faktycznie głośniki grały bardzo fajnie. No i oczywiście jakość dźwięku podczas połączeń telefonicznych również była znakomita, po prostu poziom flagowy, no bo przecież mamy do czynienia z flagowcem. Dla porządku tylko wspomnę, że nie zauważyłem absolutnie żadnych problemów, jeżeli chodzi o łączność, o stronę komunikacyjną tego telefonu. Wszystko działało tak, jak działać powinno, tak jak tego oczekiwałem. Absolutnie żadnych zastrzeżeń tutaj nie mam. Dla porządku dodam jedynie, że oczywiście mamy tutaj NFC i płatności jak najbardziej działają. Mamy również możliwość skorzystania z eSIM-a albo, jeżeli nie chcemy eSIM-a, z dwóch kart typowych nano SIM. Naturalnie wszystkie funkcje typu Wi-Fi i Volte również działają bez problemu, naturalnie zależąc od operatora. Mamy tutaj też nowoczesne Wi-Fi 7. Jak już wspomniałem, mamy do czynienia z flagowcem, zatem bebechy i wydajność również są tutaj flagowe. Na pokładzie jest Snapdragon 8 trzeciej generacji, szybkie pamięci LPDDR5 i UFS 4.0, w zestawie 12 plus 512, czyli całkiem obfitym, chociaż nie najobfitszym w tej chwili na rynku. No i oczywiście, jak się zapewne spodziewacie, smartfon pracuje bajecznie płynnie, nie ma tendencji do nadmiernego przegrzewania się, aczkolwiek throttling czasem się pojawia i daje się go zauważyć, szczególnie w benchmarkach, bo tak w codziennym życiu, no to oczywiście rzadko, chyba że jesteście jakimś naprawdę bardzo wymagającym graczem. Z wydajności oczywiście możemy być jak najbardziej zadowoleni. Tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń mieć nie można, aczkolwiek dla porządku tylko zaznaczę, że pamięci wewnętrznej już nie powiększymy za pomocą karty pamięci, co jest w sumie naturalne w tej chwili. Mniej naturalna jest natomiast obecność nadajnika podczerwieni. To nadal niestety rzadkość w naszych smartfonach, a jakże to jest praktyczny dodatek, chyba nie muszę tłumaczyć nikomu, kto kiedyś zgubił pilota albo brzydził się dotknąć pilota od hotelowego telewizora. Tutaj mamy pilota w telefonie, zakres obsługiwanych urządzeń jest naprawdę szeroki. Całkiem flagowo jest również w dziedzinie zasilania. Mamy tu dosyć pokaźną baterię o pojemności 5600 mAh, która bez problemu utrzymuje ten smartfon przy życiu przez dobre 2 dni. W zasadzie nie sposób, nie udało mi się tego dokonać, nie da rady rozładować tego smartfona w ciągu 1 dnia. Nawet jeżeli mocno go obciążymy, to zawsze na koniec dnia kilkanaście procent nam jeszcze zostaje. W kwestii ładowania również jest całkiem nieźle, bo mamy tutaj ładowanie 80-watowe, ale niestety przypomnę, ładowarki w komplecie nie mamy, trzeba ją zorganizować osobno. Pełne naładowanie, jeżeli oczywiście mamy firmową odpowiednią ładowarkę, zajmuje około 40 kilku minut, ale naturalnie można użyć również innych ładowarek. No i tutaj, prawdę mówiąc, czas ładowania będzie zależał od tego, jaką ładowarkę użyjecie i jaka moc ładowania będzie szła do smartfona. Ale generalnie najwyżej godzinka ładowania i telefon jest pełny. Oczywiście, jak wolicie, możecie również ładować ten smartfon bezprzewodowo i jest też ładowanie zwrotne, czyli możecie sobie nim doładować na przykład słuchaweczki. Jak widzicie, ramka fotograficzna prezentuje się dosyć bojowo. Jest wielka, bo i wiele dobra tam zmieszczono. System aparatów nazwano tu Falcon Camera, ale to nieważne. Ważne jest to, że generalnie zdjęcia mamy tutaj bardzo dobre, bez względu na to, którego obiektywu użyjemy. Ale po kolei. Główny aparat ma 50 megapikseli i zmienną przysłonę od 1.4 do 2.0, laserowy autofokus i optyczną stabilizację. To nie może robić złych zdjęć, no i oczywiście nie robi. Czasem aparatowi zdarza się nawet przegiąć i z nocy robi nam dzień, ale niektórzy lubią taką manierę. Ja natomiast lubię to, że kolory są zachowywane mniej więcej tak jak je widziałem, dosyć wiernie. Obraz jest ostry, bogaty w szczegóły, bez śladów nadmiernego odszumiania. Zdjęcia są po prostu bardzo fajne. Aparat szerokokątny też ma 50 megapikseli i całkiem szerokie pole widzenia 122 stopni przy przysłonie 2.0. Do tego dzięki obecności autofokusa potrafi on robić zdjęcia makro. I również robi dobrą robotę i nawet w nocy, dzięki temu, że przysłona ma całkiem fajną wartość, zdjęcia są jakieś i jak najbardziej nadają się do oglądania. Ostatni aparat ma z kolei 180 mega i peryskopowy teleobiektyw, znów ze stabilizacją optyczną, niestety siłą rzeczy ze słabszą przysłoną 2.6 i przybliżeniem bezstratnym 2,5 raza, hybrydowym 5 razy i cyfrowym 100 razy. I może od razu powiem Wam, że to stukrotne sobie darujcie, bo po prostu efekty są marne i tutaj niestety ten Honor znacząco ustępuje konkurencyjnemu modelowi od Samsunga, który też szału przy dużych krotnościach zoomu nie robi, ale jednak robi to nieco lepiej. Proponuję trzymać się maksymalnie tego
tego pięciokrotnego zoomu hybrydowego, bo wtedy efekty są naprawdę dobre i nadal można się cieszyć dobrej jakości zdjęciami. Byle nie po zmroku, bo wtedy niestety z racji przysłony efekty będą słabsze i przy słabym świetle lepiej trzymać się aparatu głównego. Fajną cechą systemu aparatu w tym Honorze jest to, że zdjęcia nie odbiegają drastycznie kolorystyką od siebie, nie różnią się. Czasem widzimy, które zdjęcie było robione aparatem szerokokątnym, które tele, a które głównym. Tutaj te różnice jest trudniej wyłapać. Kolory są oddawane w podobny sposób, w podobnej manierze. Lekko może przesycone, ale ja akurat takie lubię. Są po prostu efektowne i miłe dla oka. Te zdjęcia ogląda się po prostu z dużą przyjemnością. Warto podkreślić, że główny obiektyw robi również świetne portrety, świetnie rozmywa tło, nawet bez żadnych dodatkowych sztuczek w postaci dodatkowego oczka do rozmywania. Tutaj te zdjęcia cechują się bardzo fajną plastyką, a to rozmycie wygląda po prostu naturalnie. Aparat szerokokątny cieszy z kolei tym, że w zasadzie cały kadr jest równo ostry, nie ma takiego charakterystycznego rozmycia w narożnikach i do tego nie ma też nadmiernej deformacji obrazu, to wygląda całkiem naturalnie. Przełączenie się na makro również jest bezproblemowe i zdjęcia makro również wychodzą fajnie, a jedynym powiedzmy niedociągnięciem szerokiego kąta jest to, że robi zdjęcia o nieco cieplejszej tonacji niż pozostałe obiektywy, ale naprawdę, żeby to dostrzec, to trzeba obejrzeć kilkadziesiąt zdjęć i mocno się w nie wpatrywać. Wtedy zauważycie różnicę, ale tak na pierwszy rzut oka to tego nie widać i można powiedzieć, że w zasadzie każdy z obiektywów fotografuje równo. Jeżeli chodzi o tele, to bardzo polubiłem sterowanie przybliżeniem za pomocą takiego wysuwanego kółeczka. Jest to po prostu wygodne. Natomiast przydałoby się tam dodać trochę więcej wartości pośrednich, bo mamy duże przeskoki, na przykład z 10 od razu na 50 razy. No i wiadomo, że ta 50 to już jako częściowo będzie, no taka sobie. Dalej tu już nawet nie próbujcie robić zdjęć, bo po prostu się załamiecie. By było zabawniej, do selfiaków również mamy aparat o rozdzielczości 50 megapikseli i również dający bardzo fajne efekty. Na zdjęciach wychodzimy naturalnie, bez większych przebarwień. Można oczywiście sobie też rozmyć tło. Nie widać prześwietleń w tle, bo mamy tutaj HDR w dodatku bardzo dobrze działający. A jeżeli chodzi o wideo, to tu akurat już mogłoby być lepiej. PAL 6, że nie ma tutaj zapisów 8K, bo i tak mało kto go używa, ale mamy 4K nawet w 60 klatkach na sekundę przy każdym z trzech obiektywów. Co ważne, możemy się pomiędzy nimi przełączać bez przerywania nagrywania, ale niestety jakość filmów już troszeczkę odbiega od wysokiej jakości, jaką oferują zdjęcia. Generalnie jest ok. Kolory w porządku, ostrość w porządku, płynność w zasadzie też. Czasem zdarza się drobne zaburzenie, nie wiedzieć dlaczego. Optyczna stabilizacja również robi swoje, ale dźwięk, powiem wam szczerze, moim zdaniem mógłby być lepszy. Czasem niestety brzmi trochę dziwnie, co zresztą możecie usłyszeć na filmach przykładowych, które wrzuciłem osobno na ten kanał, możecie sobie zobaczyć. Generalnie nie jest źle, ale jeżeli chodzi o wideo, to tak zabrakło mi tej wisienki na torcie tutaj. Niemniej jest to moim zdaniem jeden z najlepiej fotografujących smartfonów, jakie w tej chwili są na rynku i jeżeli lubicie robić zdjęcia, to na pewno nie odejdziecie rozczarowani Honorem Magic 6 Pro. Jak zatem oceniam Magica 6 Pro? Nader pozytywnie. Choć telefon ten nie przypadł mi do gustu pod absolutnie każdym względem, to jednak uznaję go za smartfon nader kompletny, świetnie wyposażony, bez poważniejszych kiksów. Od początku ładny i wytrzymały. Ze świetnym wyświetlaczem, dobrymi głośnikami, dobrą baterią, świetną wydajnością, całkiem fajnym interfejsem, który po odrobinie przyzwyczajenia się da się, myślę, polubić i z bardzo dobrymi możliwościami fotograficznymi, bylebyście nie zoomowali, a jeżeli chodzi o filmowanie, no to cóż, bywają lepsze telefony, ale ten jest mimo wszystko całkiem niezły. Smartfon ten trochę moim zdaniem producent skrzywdził już na starcie dość wysoką ceną, sięgającą 6000 zł. Była to cena według mnie troszeczkę przestrzelona, ale teraz, kiedy nagrywam dla was tą recenzję już po dłuższym czasie obcowania z tym telefonem, już po wakacjach, zauważyłem, że cena spadła do nader rozsądnego poziomu sięgającego nieco ponad 4000 zł. Moi drodzy, za taką cenę to się nie ma co oglądać, tylko lecieć do sklepu i kupić Honora Magic 6 Pro, jeżeli chcecie telefonu kompletnego i robiącego fajne zdjęcia. Krótka piłka. I to już na tyle mojej opowieści o Honorze Magic 6 Pro. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Honor wraca do producenta, a ja do testowania kolejnych telefonów. Bo oczywiście dla was. Zatem do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.